Powiem dzisiaj troszeczkę o rękodziele, które jest w zaniku, niemalże całkowicie. To są tkaniny dekoracyjne kobierce. Mąż miał wypadek, bardzo poważny wypadek drogowy. Przyjechała do nas tutaj do Zbytowej, bo już mieszkaliśmy w Zbytowej, moja teściowa, która miała pracownię kilimów. Zawsze byłam, jak byliśmy tam z wizytą, byłam zachwycona tym, co ona potrafi robić. No i w tym momencie teściowa moja powiedziała: Halusia, siadaj do kilimów i będziesz tkała. Będziesz tkała. No to, a że byłam tym zachwycona, bardzo mi się spodobał ten pomysł, nauczyła mnie tkać i tak to się zaczęło. Potem otworzyłam własną pracownię. Pracownię prowadziłam przez 10 lat. Wyszkoliłam 5 uczennic w zawodzie tkacz. Po to, żeby dziewczyny kontynuowały tą tradycję, to rzemiosło, które było już wtedy, znaczy w latach, kiedy ja miałam pracownię, to są 1980-1990 rok, przez 10 lat, było bardzo popularne tego rodzaju tkaniny. Miałam wystawy, coroczne wystawy w Izbie Rzemiosł we Wrocławiu z okazji Dnia Wrocławia. Potem wystawy, moje prace pojechały do Niemiec, pojechały do Paryża. Tam w Paryżu był dom taki polonijny i miałam bardzo dużą, piękną wystawę. Corocznie te wystawy we Wrocławiu powodowały to, że miałam, no nie da się ukryć, podobały się tego rodzaju prace. Były barwne, kolorowe. To przede wszystkim motywy albo pejzaż, a w większości kwiatów. Co kwitło u mnie na ogrodzie, kwiaty wstawiałam sobie do wazonu. I wtedy, mówię, rysowałam projekt i przenosiłam to na tkaninę. Mam jakiś pomysł na projekt. Projekt przenoszę sobie na papier i muszę go zrobić w kolorach, żebym mogła widzieć, co będę potem tkała. Zakładam osnowę. Osnowa to jest sznurek bawełniany, dratwa, który musi być nabłyszczany, żeby był gładziusieńki. Potem przeprowadzam w trakcie już tkania tak zwany wątek, który idzie od początku do końca tkaniny. To jest wątek, który jest wykonany z wełny. To mogą być powiązane kawałki wełny, to nie przeszkadza, bo to stanowi tło tej tkaniny. Przygotowuję sobie surowiec. To są kawałki pocięte wełny. Jest to wełna różna. Wełna odpadowa z zakładów kowarskich, z tych dywanowych. Jest najlepszą wełną, bo ona jest mięciutka, elastyczna bardziej. I tnę na krótsze, dłuższe kawałki w zależności od tego, co chcę uzyskać. Tutaj mam pejzaż i w tym chcę uzyskać, żeby liście jesienne były dłuższe, które będą wychodziły z tej tkaniny. Dlatego te elementy są dłuższe. Samo tło jest troszeczkę krótsze. Żebym miała tą gamę kolorystyczną bardzo bogatą, muszę sobie sama pofarbować wełnę, bo nie wszystkie po prostu odcienie są takie, jakie chciałabym, prawda, uzyskać. No i ja teraz pokażę, jak to się wiąże. To są tak zwane węzły smerneńskie. Biorę kilka niteczek wełny. Tutaj mam konar tego drzewa i chcę go uzyskać w ciemnej tonacji bardzo, żeby on mocno wyeksponował mi potem się. I przekładam do środka. O, w ten sposób mocno zaciągam węzeł i już mamy jakiś tam węzeł zrobiony. Tutaj konar drzewa wychodzi nam w kolorze czarnym. Te błękitne, te wszystkie szarości, które tutaj wprowadziłam, to jest woda, bo ten konar jest nad wodą. Rysunek, który z tyłu sobie powiesiłam, jest dla mnie czytelny, bo on jest już bardzo symboliczny. Dla osób, które zaczynają tkać, musi być narysowany w kolorach, żeby wiedzieć w danym momencie, co chcemy uzyskać, jaki element z tego projektu. O, i właśnie teraz przystępujemy do wycinania wody. I tą wodę króciutko przycinam.
części to się tak robi, że niektóre krócej, niektóre dłużej, tak? Żeby zrobić taką... Ten trzeci wymiar, żeby uzyskać wtedy, tutaj na przykład jak przytnę niżej ten błękitny rząd, to ten konar wyskoczy mi i on będzie po prostu wypukły. Pod koniec mojej już działalności, bo w 1990 roku zamknęłam pracownię, a w 1989 roku zostałam wytypowana do wyróżnienia. To było bardzo wyróżnienie, bo to w dziedzinie tkactwa dostałam tytuł mistrza rzemiosł artystycznych i to był tytuł nadany przez ministra kultury i sztuki. I to wyróżnienie, bardzo mi wiele dało, wiele satysfakcji. Byłam jedna z wyróżnionych osób, które właśnie w tkaninach dostały ten tytuł. Jak przeszłam na emeryturę, jak zawsze, każda kobieta, miałam kłopoty z tym, co zrobić z wolnym czasem. Tego czasu było bardzo dużo i tak początkowo zaczęłam hodowlę swoich kwiatów, więc weszłam w irysy, w liliowce, doszłam do 50 odmian liliowców, ale przyszła jesień, przyszła zima, zrobiły się wieczory bardzo długie, no i co dalej? I znowu w depresji i znowu miałam kłopoty. A że męża mam rzeźbiarza, chodziłam do niego, do jego pracowni i tak go podglądałam, co on robi i jak mu te rzeźby wyskakują, zaczął robić taką serię aniołów i miał takie przeróżne deseczki ładne, z pięknymi sękami, ładną fakturą, więc ja te deseczki tak mu podbierałam i tak to się zaczęło w sumie, że zaczęłam na tych deskach, mówię, ty robisz, rzeźbisz anioły, to ja zacznę sobie te aniołki malować na tych deseczkach. To był taki czas, że w ogóle na rynku naszym była moda na wszelkiego rodzaju aniołki. A te aniołki były z masy plastycznej i rzeźbione, i tam i z gliny. I nie wszystkie były i piękne, i były po prostu przeciętne. A ja po prostu starałam się szukać coś dla siebie, jakąś taką niszę swoją znaleźć. No i tak wykorzystałam deski I tak po prostu zaczęłam pracować z tymi aniołkami moimi. To jest zwykła, normalna decha, na której rysuję sobie wzór. Rysuję sobie wzór, potem idę do mojego męża i proszę, żeby mi to ładnie wyciął. Mąż mi tutaj, to jest wycięty. Jeszcze nie są podrzeźbione skrzydełka. Więc tutaj planuję, że te skrzydła mi po prostu mąż podrzeźbi. A pozostałą część ja maluję, przeozdabiam różnymi technikami. Bardziej to jest może kolaż, a nie malarstwo, bo twarze, część postaci jest malowana, ale staram się te moje anioły upiększać różnymi technikami. Tutaj jest dekupaż. W momencie, jak zaczęłam dokładać bawełniane włosy, one mi się zrobiły takie bardziej zwiewne, delikatne. I uważam, że anioł powinien mieć dużo bieli i dużo złota. I to złoto takie tu renesansowe wprowadzam, żeby po prostu on zrobił się taki świetlisty. Różne były okresy. Były suknie balowe, były przeróżne. I te suknie balowe były przepiękne, bo to były, tak jak mówię, stare koronki, jedwabie, to drapowane, korale, koroneczki przeróżne, lamety złote. A w tej chwili, mówię, tak już przeszłam ten etap właśnie tego przeozdabiania tkaninami i weszłam właśnie w takie, może nie dekupaż, a już malowane kwiaty. Kwiaty właśnie z łąki, nasze tradycyjne maki, chabry, konkole.
i uważam, że te właśnie anioły, które powstały właśnie w tych kwiatach łąkowych, takich trawach, uważam na dzień dzisiejszy, że są najwdzięczniejsze i najwięcej mi sprawiają radości. Chociaż mówię, jeżeli patrzę na pracę swoją wykonaną rok czy dwa lata temu, uważam, że i tak zawsze coś powinnam poprawić, ale staram się nie poprawiać, bo to był dany moment, tak widziałam, tak czułam i uważam, że to należy zostawić, ale w każdym jakieś tam braki widzę. Nigdy nie jestem do końca zadowolona ze swojej pracy. Zawsze zaczynam malować od twarzy, żeby złapać charakter tego anioła. Ten jest, ma bardzo takie oczy zamyślone, bo jak ma zwróconą twarz do dołu, powieki lekko przymknięte, on myśli, zastanawia się, coś, jakiś ma problem. Mając już namalowaną twarz, potem zaczynam mojego anioła ubierać. Czy to ubieram w tkaniny, czy naklejam dekupaż, czy maluję całą sukienkę. I w tej chwili pozostaje mi tylko wybielenie skrzydeł. Jak już jest cała kolorystyka nałożona, zaczynam kleić. Ostatnim elementem właśnie są włosy. Włosy wykonuję ze sznurka bawełnianego, więc albo to są białe, anielskie włosy, albo w takich odcieniach szarości, które potem w zależności od spojrzenia na tego anioła, albo je pozłacam, albo je po prostu maluję w innych kolorach. Tutaj chciałabym po prostu wzmocnić troszeczkę te elementy złocenia, bo potraktowałam chyba troszeczkę tak za delikatnie te skrzydełka. Anioł nabierze po prostu ładniejszej barwy. Stosuję takie pasty pozłotnicze, renesansowe, złoto-renesansowe i troszeczkę to rozjaśnię. Tutaj wcześniej nałożyłam złoto zielone, a teraz daję złoto czyste. Z tym, że prawda jest taka, że niby uważam, że już skończyłam daną pracę, odkładam ją, żeby odpocząć od niej po dniu. Ja ją sobie zawsze tak układam w takim miejscu, żeby ona patrzała na mnie, a ja na nią. Doszukuję się jakichś niedociągnięć maleńkich, ale to tak bezpośrednio zaraz po skończeniu malowania. Jeżeli coś tam nie odpowiada mi, poprawiam, ewentualnie nadaję kolor, zmieniam co nieco i wtedy już jest po prostu cały cykl tworzenia zakończony. Tak jak mówiłam, może nawet mi po jakimś czasie nie odpowiadać, czy kolorystyka, czy jakiś wzór, czy wyraz twarzy, ale już tego nie zmieniam, bo uważam, że to był moment taki, w którym chyba chciałam osiągnąć to, co zostało pokazane, wyrażone w danej pracy. Uważam, że chyba mam wiele szczęścia w życiu, że po prostu znalazłam tą swoją jakąś taką inspirację właśnie w tym miejscu, że to właśnie i kwiaty, i teraz to malarstwo jakoś tak mnie pochłonęło. Jak siadam do malowania, nieraz tak mąż się dziwi, po co ty tak wcześnie wstajesz? Ja trzecia, czwarta rano wstaję, bo uważam, że te anioły mnie budzą, bo coś mi tam w nocy, jakiś pomysł, jakaś inspiracja błysnęła i schodzę szybciutko, siadam do ramy i maluję. I wyciszam się, uspokajam się bardzo, tym bardziej, że czas na emeryturze bardzo szybko biegnie i uważam, że mam bardzo dużo do zrobienia i staram się to nadgonić, nie wiem, czy zdążę. W każdym bądź razie mam jeszcze masę pomysłów i chciałabym to zrealizować, ale zobaczymy, co wyjdzie, co życie przyniesie.